Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Witajcie! Jak zwykle chcemy Was choć na kilka chwil oderwać od codziennych zajęć i zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka Na Osi. Zobaczycie w nim. Trackerskie spotkania w drodze. Fachowy montaż ospoilerowania. Zakończenie cyklu o mocowaniu ładunków. Kilka uwag o bezpieczeństwie w transporcie. I przyjrzymy się wartemu poznania pojazdowi. Pal maszynę. Zajrzymy dziś do serwisu Mercedesa, Tęgo Boża i pod piramidę w Nevada Center. Ale najpierw zajrzyjmy na branżową łączkę w stroboskopie. Na zakończonych niedawno targach Buzzworld w Kortrijk obecne były firmy z niemal całej Europy, ale nie zabrakło też wystawców z Ameryki Północnej i Azji. Nas oczywiście najbardziej zaciekawiły stoiska przygotowane przez naszych reprezentantów. Z ciekawą ekspozycją wystąpił Drapol. Interesująco prezentowały się pojazdy zabudowane przez autocuby. Swoje nowości pokazywał też Mercus. Jak zwykle na targach ogłoszono werdykt jury, które wybrało hybrydowego Mercedesa Citaro autobusem roku 2017 i Mana Lions Coach autokarem roku 2017. Więcej o belgijskim świecie autobusów opowiemy już wkrótce. Polska Unia Transportu nie ustaje w działaniach na rzecz przewoźników. Kolejnym przejawem takiej aktywności było niezwykle interesujące spotkanie we wrocławskiej Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, podczas którego specjaliści z poszczególnych dziedzin szczegółowo omawiali nadchodzące zmiany przepisów. Dyskutowano m.in. o trwających pracach nad unijnym pakietem socjalnym, sposobach obniżenia wydatków na paliwo i ubezpieczenie, zatrudnianiu obcokrajowców spoza Unii Europejskiej czy też nowych regulacjach w zakresie ochrony danych osobowych. Była też żywa prezentacja bardzo ciekawego rozwiązania, jakim bez wątpienia jest samoładujący podnośnik łączący w sobie cechy windy załadowczej i wózka widłowego. Ogrom i waga tematów poruszanych na zorganizowanej przez Polską Unię Transportu konferencji wymaga szerszego potraktowania, co niebawem uczynimy. Oczywiście to kropla w morzu potrzeb, ale to, co wydarzyło się niedawno w Prudniku, z pewnością daje nadzieję dla jednej z większych gałęzi naszego narodowego przemysłu. Podpisana niedawno umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku a Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych umożliwiła utworzenie klasy patronackiej o profilu kierowca-mechanik. Ta umowa mówi o tym, w jaki sposób będzie realizowana praktyczna nauka zawodu. Nasi uczniowie zostaną skierowani do przewoźników, którzy należą do zrzeszenia. Szczególnie warte podkreślenia są przewoźnicy z terenu Głogówka. Jest to pan Morawiec, jest to pan Cichoń, jest tam pan Kurspiot, którzy dysponują bardzo dobrą bazą dydaktyczną, jak również warunki, które oni proponują naszym uczniom, są bardzo, bardzo korzystne. Każdego zainteresowanego tym zawodem oraz potencjalnego pracodawcę zapraszamy do oglądania naszego reportażu, który wkrótce ukaże się w programie Na Osi. Zaprezentujemy w nim założenia tego projektu oraz głównych jego udziałowców. MAN zorganizował niedawno na torze w Bednarach koło Poznania aktywną prezentację całej rodziny swoich pojazdów ze wszystkich typu szeregów. Były więc najnowsze i najlżejsze TGE średniotonażowe TGL i TGM, zaś klasę najcięższą reprezentował oczywiście TGX i TGS. Każdym z 11 aut można było osobiście przejechać wytyczoną trasę testową i przekonać się, czym linia modelowa na rok 2018 różni się od poprzedniej. My też skorzystaliśmy z tej wyjątkowej okazji, a o naszych wrażeniach opowiadać będziemy w kilku następnych odcinkach Na Osi.
Jak poinformował Kapsz Telematic Services, zarządzający krajowym systemem poboru opłat drogowych via toll, do 2024 roku objętych nim będzie około 6 tysięcy kilometrów dróg w Polsce. Oznacza to niemal 100% wzrost, bo obecnie płatnych jest ponad 3600 km. Realizacja planu wymagać będzie budowy i zainstalowania kilkuset bramownic, których teraz jest blisko 900. Tego zadania na mocy porozumienia z operatorem systemu via toll podejmie się spółka KGHM Zanam, produkująca maszyny górnicze i konstrukcje stalowe. Przypomnijmy, że elektroniczny pobór myta działa w Polsce od 6 lat, a blisko milion zarejestrowanych w nim pojazdów korzysta z urządzeń ViaBox. Średnie dzienne wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą od 4 do 5 milionów złotych, zaś od 2011 roku na konto funduszu trafiło łącznie 8 miliardów 300 milionów złotych. Warto jeszcze dodać, że pieniądze zainwestowane w rozbudowę systemu zwracają się błyskawicznie, bo średnio już po 2-3 miesiącach. Iveco zawarło największą jak dotąd umowę na dostawę 500 nowych pojazdów ciężarowych Stralis Natural Power z grupą Yost, świadczącą usługi transportowe i logistyczne w całej Europie. Pierwsze 150 samochodów dostarczone będzie w 2018 roku, a cały kontrakt zostanie zrealizowany do 2020. Stralisy NP zasilane skroplonym gazem ziemnym zaprojektowane zostały do przewozów długodystansowych. LNG powszechnie uznawany jest za jedyną alternatywę dla oleju napędowego na masowym rynku, a w całej Europie widoczny jest mocny wzrost zapotrzebowania na to paliwo. To 3 lata temu, 1 grudnia 1914 roku, bracia Alfieri, Carlo, Bindo i Ettore Maserati otworzyli w Bolonii warsztat samochodowy, a w 2 tygodnie później założyli spółkę, co stworzyło podwaliny firmy Maserati. Od samych początków marka zajmowała się budową luksusowych samochodów sportowych i pojazdów wyścigowych, które pomimo licznych przekształceń własnościowych były budowane niemal do końca lat 50. ubiegłego wieku. Ostatnim autem wyczynowym, które zwyciężało w Formule 1, było Maserati 250F, na którym w 1957 roku legendarny kierowca wyścigowy Argentyńczyk Juan Manuel Fangio zdobył swój 5. mistrzowski tytuł. Wtedy właśnie zaprzestano wytwarzać wyścigówki i skupiono się na samochodach szosowych. Dziś Maserati jest własnością Fiata, a ceny najtańszych modeli startują od pułapu nieznacznie przekraczającego 80 tysięcy, oczywiście euro. Te ciężarówki cieszą się ogromną popularnością. Nie marnujmy zatem czasu i uważnie oglądajmy. Współpraca pomiędzy firmami grającymi główne role w tym reportażu rozpoczęła się w 2007 roku. Mamy więc jubileusz 10-lecia użytkowania przez Link ciężarówek Iveco i z tej okazji spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego przewoźnik postawił między innymi na te pojazdy. Spółce Link niedługo stuknie 30 lat. Bagaż doświadczeń jest więc ogromny, a branża TSL pewnie już nie ma przed zarządem żadnych tajemnic. Wiedzą tam też, że aby sprawnie funkcjonować, trzeba mieć solidnego partnera. Postawiono więc na Iveco, które 2 lata temu świętowało swoje 40-lecie. Wybór Iveco wynika z naszego długoletniego doświadczenia we współpracy z przedstawicielami marki Iveco. Pojazd jest nam bardzo dobrze znany. Jego optymalna konstrukcja zapewnia dobre prowadzenie, jak również koszty eksploatacyjne są dla nas w sposób przewidziany dla uzyskania odpowiednich celów budżetowych. Producent aut opracował i z żelazną konsekwencją wdraża swoją filozofię redukcji całkowitego kosztu użytkowania pojazdu. Składa się na nią wiele czynników ciągle doskonalonych w kolejnych wersjach Stralisa. Poczesne miejsce zajmuje aerodynamika, urywająca kilka procent zużycia paliwa. Efektywność ciężarówki podnosi jej niższa masa, zredukowana poprzez zastosowanie wyłącznie technologii SCR, do spełniania wymogów normy Euro 6. Niebagatelne znaczenie ma także telematyka i osobisty, elektroniczny trener kierowcy, oceniający jego styl jazdy w czasie rzeczywistym. Do tego wszystkiego dodać jeszcze trzeba szkolenia w Akademii Jazdy, owocujące nie tylko obniżaniem spalania. Ich procentującym w długofalowej perspektywie efektem jest niższe zużycie podzespołów ciężarówki, wynikające z delikatniejszej eksploatacji.
Wspomnieć wreszcie wypada o kontraktach serwisowych, dzięki którym świadomie można zaplanować wydatki związane z rutynowymi przeglądami. Tak szeroka paleta rozwiązań konstrukcyjnych i otwartych na przewoźnika działań stanowi silny magnes, który zdaje się na dobre przyciągnął spółkę Link do Iveco. Świadczyć o tym mogą kolejne nowe Stralisy zasilające przez 10 lat współpracy flotę Linka, liczącą teraz ponad 400 ciągników. Ale producent aut nie osiadł na laurach i ciągle ulepsza swoją flagową ciężarówkę. Model XP, który znamy od niedawna, jeszcze przed oficjalną premierą, trafił na testy do kilku znaczących europejskich firm. Wśród beneficjentów programu Golden Track znalazła się też spółka Link, gdzie przedpremierowego wtedy Stralisa poddano sprawdzianowi w naturalnych warunkach eksploatacji. Już po kilku dniach użytkowania nadeszły pierwsze pozytywne spostrzeżenia, które zostały całkowicie potwierdzone po zakończeniu testów. Dużym zaskoczeniem jest na pewno poprawienie komfortu pracy kierowcy poprzez właśnie zastosowanie cichszego napędu. Przede wszystkim silną stroną tego nowego pojazdu jest zastosowanie nowej skrzyni biegów. W czasie testu nie mieliśmy ani jednej awarii, ani usterki, co w pełni nas tutaj usatysfakcjonowało, jak również samochód odnotował mniejsze zużycie paliwa od poprzedniej wersji. W pojeździe zlikwidowano wiele oporów tarcia, a oprócz wspomnianej przekładni zastosowano tylny most o szybszym przełożeniu. Ciężarówka jest oszczędniejsza nawet o 11%, co przyniosło Stralisowi XP uznanie w firmie Link, a wymownym jego dowodem stał się kontrakt na 50 takich ciągników już jeżdżących na obsługiwanych przez tego przewoźnika trasach. Kierowcy bardzo dbają o te pojazdy, bo przecież to najświeższa wizytówka firmy. Szoferom podoba się między innymi wyposażenie aut w klimatyzację postojową, o czym większość ich kolegów spotykanych na parkingach w całej Europie może tylko pomarzyć. Chwalona jest też bardzo wygodna, obszerna kabina z wręcz komfortowymi, szerokimi łóżkami. Ale najważniejsza jest jazda, więc koła Stralisów XP w barwach Linka kręcą się bez żadnych przerw, z wyjątkiem tych wymaganych przepisami. A teraz czas na chwilę oddechu. Zaraz po przerwie zobaczycie. Trackerskie spotkania w drodze. Ubieranie ciężarówki w spoilery. Ostatnią część cyklu o mocowaniu ładunków. Rozważania o bezpieczeństwie w transporcie. Wracamy za momencik. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Przewóz ładunków bywa zajęciem ryzykownym, bo przecież ciągle nie brakuje amatorów cudzej własności. Jak się chronić przed złodziejami? Między innymi o tym rozmawiano w Tęgobożu. Zobaczcie. Jeszcze kilka lat temu za niebezpieczne uważane były szlaki za linią Bugu i Sanu. Dzisiaj bywa tam spokojniej niż we Francji, Niemczech czy Belgii. Tego typu zmiany otoczenia transportu były tematem konferencji transportowców w Tęgobożu. Na szczęście przewoźnicy nie tylko wzajemnie straszyli się opowieściami z Calais, ale i omawiali praktyczne metody zapobiegania zagrożeniom, takim jak kradzieże towaru czy nielegalni turyści. Słyszymy od naszych kierowców o włamaniach do naczep w samochodach ciężarowych, słyszymy o problemie pociętych plandek w samochodach ciężarowych. Wyszliśmy naprzeciw z naszą ofertą. Nasze zabezpieczenia umożliwiają skuteczne zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej nie tylko przed kradzieżą, ale również przed problemem imigrantów. Kradzieże towaru z pojazdów nie są niczym nowym. Jednak obecnie zjawisko to przybiera rozmiar plagi obejmującej całą Europę. Rabusie tną plandeki, ale to jeszcze najmniejszy problem. Poważniejsze skutki wynikają z utraty frachtu, który nie tylko jest rozkradany, ale bywa też bezmyślnie niszczony.
Warto zatem imać się różnych metod zniechęcających złodziei. Stosowanie dodatkowych zabezpieczeń to na pewno lepsza relacja na linii firma transportowa ubezpieczyciel. Stosując takie zabezpieczenia nie tylko skutecznie odstraszamy potencjalnych włamywaczy, ale również stwarzamy wrażenie, że jesteśmy firmą, która stawia również na bezpieczeństwo przeważonego ładunku, co jest istotne nie tylko dla firmy, ale również dla klientów. Te wszystkie czynniki łącznie powodują, że relacja firma transportowa, firma ubezpieczeniowa staje się powoli transparentna i partnerska. Dlatego dobrze zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pojazdu, ładunku i kierowcy, aby utrzymać się na trudnym rynku transportowym. To zawsze się opłaca. W następnym odcinku poruszymy inny temat z konferencji w Tęgoborzu. A teraz pora na podsumowanie naszego cyklu o poprawnym mocowaniu ładunków. Witajcie w ostatniej części naszego kursu poprawnego zabezpieczania ładunków zorganizowanego razem z Markiem Różyckim z firmy MDRK, ekspertem w dziedzinie mocowania ładunków. Pamiętajmy, niewłaściwe mocowanie to żadne mocowanie. Dziś zajmiemy się podsumowaniem prezentowanych Wam sposobów mocowania ładunku. Po pierwsze, dbajcie o czystą ładownię. Drobne zanieczyszczenia ułatwiają ładunkom nabieranie pędu. Jak mocować rury? Aby uniknąć wysunięcia się ładunku, należy opleść je pasami i zastosować siatkę lub plandekę wyłapującą, wyprodukowaną z bardzo wytrzymałych tkanin. Warto też skorzystać z różnego rodzaju jarzeł. Jak przewozić szpule, walce i beczki? Konieczne jest zapobieżenie ich bezwładności za pomocą łączonych klinów z nakładkami zwiększającymi przyczepność. Dodatkowo warto docisnąć takie przedmioty od podłoża pasami od góry i na krzyż, a szpulę, prócz tego, zespołem pasów przewleczonych przez jej środek. Nie można też zapominać o zastosowaniu podkładek na krawędziach. W podobny sposób postępujemy mocując zwoje blach na specjalnych paletach. Największy efekt mocujący uzyskamy przekładając pasy transportowe przez zwój na krzyż. Jak poradzić sobie z drobnicą? Warto pomyśleć o siatkach obejmujących ładunek od góry i dociskających go do podłogi. Dzięki temu można objąć towary o różnych kształtach. Big bagi także wymagają poprawnego mocowania. Najlepszym sposobem jest ściągnięcie uszu worka do podłoża za pomocą pasów napinających na krzyż, a pomiędzy big bagami umieszczenie worka powietrznego, a nawet palety. Aby ładunek się nie rozformował, można wykorzystać sztangi. Nawet palety koszowe trzeba stosownie zabezpieczyć. Warto wykorzystać punkty mocowania na koszu, stosując metodę krzyżowego zapięcia pasów. W ten sposób uda się uzyskać odpowiedni kąt przyłożenia taśmy i solidne dociśnięcie do podłogi pojazdu. Fabryczne oczka w gitterboxie mogą wymagać haków w pasach albo tylko przewleczenia przez nie pasa transportowego. Ładunki płaskie należy zabezpieczyć we wszystkich kierunkach, zwłaszcza gdy są przewożone w stosach. Przy tego rodzaju towarach konieczne może być wywołanie nacisku od góry, na przykład paletą. Podwyższenie kanapki z arkuszy blach zwykłą europaletą generuje lepszy kąt poprowadzenia pasa, czyli lepsze zamocowanie. Przy ładunkach płaskich warto eliminować wszelkie luki pomiędzy samymi płytami, jak i płytami a ścianami ładowni. Rozpędzone arkusze są bardzo niebezpieczne. Potrafią wyjść z pojazdu przez kabinę. Pamiętajmy, niewłaściwe mocowanie ładunku to żadne mocowanie, a brak zabezpieczeń to zniszczony ładunek, pojazd, zdrowie, a nawet życie. Wysiłek włożony w zamocowanie ładunku to betka w zestawieniu z wysiłkiem, jaki po wypadku trzeba będzie włożyć w rehabilitację czy zadośćuczynienie poszkodowanym. Zagadnienie mocowania ładunku jest tak obszerne, że może jeszcze kiedyś do tego tematu powrócimy. A teraz zapraszam do autoryzowanego serwisu Mercedesa. Zobaczcie, jak tam pracują. Rzadko się zdarza, aby samochód ciężarowy opuszczający fabrykę od razu nadawał się do pracy. Umiejący liczyć pieniądze polscy przewoźnicy, tam gdzie mogą, starają się oszczędzać, stosując wyposażenie montowane poza fabryką. Przykłady? Folie zamiast kosztownych lakierów często pokrywają auto tylko tam, gdzie widzi to oko, a w miejscu fabrycznych zbiorników paliwa stosowane są baki zamontowane przez zewnętrzne firmy. Nie inaczej jest z owiewkami, zwanymi częściej spoilerami.
Mieliśmy niedawno okazję podglądnąć, jak w kaliskiej firmie braci Garczarków montowane są produkty Kuda Polska. Montujemy spoilery na samochody ciężarowe. Akurat mamy model Actrosa, wersja tunel. Odpowiednie są do tego spoilery. Jest to cały aeropakiet pod naczepę, przygotowany w zależności od koloru. Przyczyn montowania deflektorów jest kilka. Ospoilerowanie daje mniejsze zużycie paliwa, tam maksymalnie do 15%, może nawet 20%. Druga sprawa jest to estetyka, ładniej wygląda, wyprofilowane do modelu samochodu. Auto z owiewkami mniej się brudzi oraz jest nieco cichsze. Dlaczego jednak przewoźnicy wybierają deflektory z zewnętrznych firm zamiast tych fabrycznych? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, koszta. Każdy dodatek włożony w ciężarówkę na linii produkcyjnej odpowiednio kosztuje. Dodajmy, niemało. Po drugie, sami producenci pojazdów użytkowych cenią sobie wyprodukowanie gamy pojazdów w podstawowej wersji. Szybko i od ręki dostępnych u dealerów. W ten sposób skracają sobie czas realizacji zamówienia i redukują kłopoty z wyposażeniem nieodpowiadającym części klientów, przerzucając na nich kwestie dopasowania traka do indywidualnych potrzeb. Czyli coś za coś. Ponadto istnieją zabudowy wymagające pofabrycznej interwencji użytkownika, na przykład montaż dodatkowych urządzeń, jak żurawie i zbiorniki. Jak wygląda montaż spoilerów? Okazuje się, że to niełatwa praca. Konieczne są dwie osoby z uwagi na wysokość oraz rozmiary deflektora dachowego. Owiewki muszą być solidnie zamocowane, bo opór powietrza to spora siła. Ponadto spoilery muszą być odpowiednio ustawione, aby same nie stawały się przyczyną dużego zużycia paliwa. Koniecznie trzeba je dopasować do wysokości naczepy, aby strumień powietrza płynnie przeszedł z nadkabiny na dach naczepy. Zbyt strome ustawienie owiewek zwiększa opór powietrza, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu. Montaż tego typu akcesoriów należy powierzyć profesjonalnej firmie, jak Kuda Polska, z uwagi na gwarancje, jakich udziela producent pojazdu. Chodzi o perforację blach i kwestie związane z korozją. Czy o owiewki trzeba dbać? Jak najbardziej. Poza myciem warto od czasu do czasu przyglądnąć się ich stanowi i nachyleniu. Pęknięte powierzchnie spoilerów chętnie łapią za gałęzie. Ponadto generują nieprzyjemne hałasy i wibracje. Warto wybierać produkty renomowanych producentów. Posiadają one odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia producentów ciężarówek oraz wysoką jakość. Auto szybko i znacznie zmieniło wygląd, a my teraz udamy się na truck stop z prawdziwego zdarzenia, czyli pod piramidę w kompleksie Nevada Center. Tam właśnie zorganizowano truckerskie spotkania w drodze. Zapraszam. Kiedy kierowcy ciężarówek mają dużo wolnego czasu, którego nie mogą spędzić z rodzinami? Podczas długich pauz. Bywa, że rozładunek zaplanowany na piątek na skutek opóźnienia musi odbyć się w poniedziałek lub po piątkowym rozładunku trzeba czekać przez cały weekend na załadunek. Jakby nie było, profesja kierowcy to często gonitwa lub wielogodzinne oczekiwanie. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, wydawca miesięcznika Polski Tracker po raz kolejny zorganizował trackerskie spotkania w drodze. Plenerową imprezę będącą ukłonem dla ciężko pracujących furmanów. Skoro kierowcy nie mogą przybyć na różnego rodzaju eventy specjalnie dla nich przygotowane, to organizatorzy postanowili wybrać się do nich. W tym celu w Nevada Center w Pośradle przy drodze krajowej 92 odbył się ten wyjątkowy piknik. Dla zawodowych kierowców przygotowano szereg atrakcji. Można było zapoznać się z najnowszym ciągnikiem firmy DAF Pure Excellence, ale nie tylko. Witam z zajazdu Nevada Center, na którym organizowane jest trackerskie spotkanie w drodze. Jak co roku redakcja Polskiego Trackera podczas tego spotkania organizuje zawody i konkursy dla kierowców, udziela praktycznych porad dla kierowców. W programie przewidziane jest również spotkanie z władzami największej na świecie organizacji kierowców zawodowych oraz wręczenie tytułu Betrip des Jahres najlepiej działającej firmie na rzecz kierowców. Kto otrzymał tę wyjątkową nagrodę? Okazuje się, że marka znana wielu kierowcom parkującym na cywilizowanych miejscach postojowych w całej Polsce.
Polska organizacja Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera postanowiła aplikować i wytypować Fundację Trackers Life, czyli znaną wszystkim kierowcom w Polsce organizację, która dba o to, by na większości albo w dużej ilości były postawione siłownie przy stacjach paliw i parkingach, gdzie będą kierowcy mogli poprawiać swoją kondycję i dbać o zdrowie. Okazało się, że ta właśnie fundacja zwyciężyła i właśnie dzisiaj z tego powodu tu jesteśmy. Wartość plenerowych siłowni jest nieoceniona dla przyzwyczajonych do siedzącego trybu pracy szoferów. Ale na tym wątek zdrowotny się nie kończy. Organizatorzy zadbali o zdrowie kierowców, zapraszając wybitnego lekarza, specjalistę od zaburzeń snu. Ze względu na niską świadomość w społeczeństwie, kierowców, zostałem zaproszony tutaj przez Stowarzyszenie Trackersów Polskich, aby przybliżyć problem bezdechu. Przyspieszony rozwój tarczycy, nadciśnienie, udary mózgu i krótsze życie to efekty bezdechu. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem możliwa jest utrata prawa jazdy i prawa do wykonywania zawodu u tych kierowców, u których stwierdzono chorobę, ale nie podjęli oni leczenia. Jak zakończyło się trackerskie spotkanie? Najlepszym kierowcą trackerskich spotkań 2017 okazał się Piotr Pawłowski z Sochaczewa. Tuż za nim uplasowali się Hubert Gilewicz i Adam Ładosz. Kolejne miejsca zajęli Siergiej Krymczuk, Dariusz Hryszko, Łukasz Bugiel, Aleksiej Iściuk i Łukasz Cześników. Organizatorom spotkań dziękujemy za akcję chroniącą naszych szoferów zawodowych przed wyginięciem, bo chociaż nie są mamutami, to można ich zaliczyć do gatunków zagrożonych, czy to pod względem rynku pracy, czy zdrowotnie. Zdrowy kierowca to dobry kierowca. Czekamy na następne takie spotkanie. Popatrzcie teraz na pewną sytuację drogową i zastanówcie się, jak to nazwać. Niegier rozkazał mi historię Gradka o widmie ośpeczki z rejonu Parikmacha. To nazwałbym kopniakiem na rozpęd. A jak to nazwać? Uch ty p***ać! To była niespodziewana utrata teściowej. Kończymy już ten odcinek, a ja, jak zwykle, no do widzenia, powiem wam, co będzie w następnym. Zajedziemy na American Cars Manie. Zajrzymy na targi Transpoland Translogistika. Rozpoczniemy zwiedzanie Agro Show w Bednarach. W Tęgoborzu podyskutujemy o polityce. Podpatrzymy, jak się prowadzi firmę. Zapraszam do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zawsze znajdziecie coś najświeższego i interesującego. Oglądajcie też następny odcinek. Cześć! A teraz zapomniałem. Możesz tam udawać, że coś mocno szkodzi? Ready? Yes. I'm not. Oh my God! Okay. Everything okay? Yes. Okay. Okay, Benedict. Okay. Thank you very much. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych.